What does the fox say? Hej, cześć, z tej strony medic.pl, a to jest kolejny odcinek z Orkmas Die 3 wraz z Sullivanem. Witam bardzo serdecznie. No i kontynuujemy naszą kampanię. Odlokowaliśmy łucznika strażnika, przynajmniej Sullivan, bo ja już go miałam od dawna. To jest taki elf trochę. Widać to w sumie. Elfica. Znaczy babka. Patrzę po piersiach. Mam. Gdzie? Któryś kurczaka, znaczy co? Gdzie, dobra. Gramy, co my tu mamy? Znowu RTX. Czekaj, co? Warwick was born with innate magical abilities. Wait, what now? Those differences could have made their friendship stronger. Instead, it tore them apart. Hold up, can we get back to that bit about me? Later, the orcs approach. Seriously? Okej, okay, mamy tutaj trzy bramy, jak ja widzę. I nie wygląda to za ciekawie. Trzy przejścia, trzech wrogowie. Trzy bramy. Musimy skupić się na jednej stronie. I mam jakiś pomysł. Gdzie jest szczelina? Szczelina jest od tutaj. Ja bym środkowo najbardziej zabezpieczył. I tam najmniej przebywał. Ogólnie tak. Czy ma na sta... A. A, to taka jest. Podwójna. Czekaj. Wiesz, jak można zapobiec... katastrofie? Dobra. No, ja wiem. Bardzo dobrze wiem. Nie stać mi na jeszcze jedną, ale bym to postawił. Ty, kurna, gdybym mógł twoje sprzedać, ja bym... Zobacz, jaki ja mam. Chodź tu. Chodź. To są dwa w jednym. I kosztuje 1200 tylko. Czyli oszczędzasz. LOL! Ulepszyłem na full. I patrz, oni idą całą tu drogę dookoła ścieżką. Byś tu zbudował, zobacz, widzisz tutaj, gdzie ja stoję? To oni, ci tutaj ze środka, by biegli tędy. Gdzie teraz idę? Naprawdę? Ostro. I my byśmy się skupiali tutaj, gdzie ja stoję. Bo tu byłaby najkrótsza ścieżka. Ile masz kasy? 600, niestety. Kurde. Gdybyś ty miał to ulepszone, to byśmy mieli łatwiej. No, ale dobra, damy sobie jakoś radę. To co? Może potem po tej fali się uda nam zablokować. No. Dawaj, ready. Ty, ale tutaj tylko jest obrona u mnie. Wiem, ty, ale patrzyłem, czy tam można tym sprężynowe pułapkę postawić. Dobra, no, shotguny w ruch. Ty, ty się zajmujesz barykadami, ja się zajmuję pułapkami, co ty na to? Będę zbierał, na razie barykadę potrzebuję, bo taniej wyjdzie. O, trolle! Trol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 o. Zamrażaj je i w łeb strzelaj. A ja strzelać będę im z łukiem. O, pięknie. Też się pobawię łukiem trochę. Łuk jest dobry, do wykańczania takich pojedynczych wrogów, bo jest podobny do kusza. Ale kombo. Co? Ale łuk jest super! Jak już trzymuję, to zajebiście nie lata. Zobacz, łeb nie jedziesz. Sprzedaj to szybko. I to też, te barykady swoje, szybko. Zobaczymy.
More enemies on the way. Zobaczymy, czy pójdą tą ścieżką malutką. Byłoby fajnie. Uwaga! Nie! Nie idą tą ścieżką. Nie lubią jej chyba. Dobra, to potem sprzedam. Dasz to wszystko, zaraz sprzedam. Ty, ale mniej HP mają barykady. One ogólnie mają mało HP. Okej, okay. Barykadę jedną muszę rozwalić i ja tu postawię tak o taką. Co? Tutaj. Ej. A może lepiej, chodź, no. Może lepiej tutaj. Barykadę. Tu lepiej barykady, wiesz czemu? Bo tu jest bliżej wejścia i tu tak wąsko, ciężko strzelać. Po drugiej stronie jest lepiej się bronić. Ocenimy, chodź. Uczników tu można na górze postawić. O tutaj, na górze, koło szczeliny. Będą tu stali strzelać z łuku. Weź tu postaw taki labirynt. Zrobimy. Ja to postawię. Nie tam! Tutaj będziemy się bronić. Tu jest lepiej, bo tu więcej miejsca. Tam nie ma się pocelować do nich. Mają dłuższe przejście. Teraz kas przez ciebie nie mam, muszę sprzedać. Tak, bo ja chciałam zrobić coś takiego. Ale to po drugiej stronie to zrób. Bo tu jest za krótko. Tam będzie, tam jest więcej na sufit. Tam jest więcej na sufit do obrony. Zobacz, jak jest sufit zrobiony, wąsko jest. Więcej jest tego. Wydaje mi się, że tu lepiej. A ja muskarkę tu postawię. I będziemy cacy, luzik, elo, siema. I ja strzałki będę nastawił się, ale muskarka jedna się przyda. Ty, czy tam się zablokował jeden duszek? Okej. Dobra. Zde! Rady. No. Jak oni dziwnie będą iść. Oni będą się plątać, gdzie iść, nie? No. To ja bronię mojej prawej. Dobra, dawaj. Is that it? Dobra, jakby oni mają, oni są upośledzeni na tej drodze. Ale nie atakują oni barykady. Oni idą tutaj na środek, wracają i znowu idą na środek. To dobrze dla nas, że nie pierdolce dostaje za przeproszeniem. Oni się tu kręcą wokół. Czekaj, ja chcę ich zostawić i zobaczyć, co oni będą robić, nie? Dobra, idą już. Czyli robią dwa razy kółko i spadają. Let's go
finale. O to chodzi. Mają oni się śmokać w opąki. Środkiem też idą. A, moja sprawa jest strona wyłączona. Ja się trollami zajmę trochę. Dobra. Najlepsze w tym jest to, że oni nie atakują barykady, tylko od razu biegną. Jakby nie ogarniali, że tu barykada jest. Takie wait a second, wait a minute. Czekaj, bo nie mogę tędy przejść. Coś tu jest nie tak. Dobra, idę tędy. A nie, dobra, jeszcze raz sprawdzę, co tam się dzieje. A dobra, jednak nie mogę przejść. Dobra, to idę tędy. Serio, tak to u mnie wygląda. Patrz na mapy, co oni robią. Widzę. Zawracają się tutaj i znowu. I patrz, to ja z tego ogra jest na środku. Okay, patrz, ci co na środku są, idą tam na lewo i wracają. Cudowne. Bardzo ładnie nam idzie ogół. Nie musiałaś tego stawiać. Ale chciałem. I tak oni tam nie idą. Dobra, środkiem się nie zajmujemy, idziemy tutaj. Tylko te małe skurkowańce musimy rozwalać. Tylko bolty. Trzeba się trochę odzywać na odcinku, bo mówię. No, bez przesady, ja nie umiem. Ja za bardzo się skupię na tej grze, żeby gadać, nie? Ja też! Nie nadajemy się na YouTube'a, za mało gadamy. Strzelamy w dymie, żeby ich łatwiej mordować, zamrażasz. I trolu. Uff, pali się jara. Jara się moją obecnością. Łaj, mi pierdyknie. Mam na oko. Pyk. Dobra, już. Teraz będzie mega horda. Siarkę stawiam. Pyk, pyk. Jako iż, że dokuczają nam kobalty. Tak, jeszcze tu ustawiłem. Ustawiłeś, że rady? Ja już jestem rady. Jeszcze nie. Fajny, ładny odcinku postawiłeś. Dzięki.
Dobra. Kobalty już nam nie zagrażają. Mamy 3 minuty. 4. Tak by się przydało speedrunować. Jak będzie przerwa, no to od razu klikamy G, żeby nie było. Że marnujemy czas. Mamy 15 minut materiału, więc... No. Okazało się, że każda misja będzie to jeden materiał. Ile czerwonych kropek jest na mapie? No, trochę ich podjęło. Plecy masz. I szkoda, że nie ma jakiejś szansy, że piorun trafi orka. O, bo jasne. Ja naprawdę tylko czekam, aż oni dodadzą skiny tych ogrów na szeregu. Warsztat z tym, co tam jest. Myślę, że ktoś coś wymyśli. Muszą. To jest po prostu... bardzo potrzebna do życia. Ale mi się kawa. Nam. Łucznicy? Zapraszam. Czemu ich nie ma? Wybili ich? Nie, łucznicy są. Nie ma, no, nie ma tych starych. Wybili! To może lepiej ich postawić w takim miejscu, gdzie oni w ogóle nie będą. Ale chamskie! Albo speedrun. 4 minuty. Ale one mają regenerację mocno. Kurde. Dobra, jestem na górze. Snipe z góry. Dobra. Jeszcze nie bardziej cieszę, bo orkowi nie pozwala przejść na mnie. Duży ork, który by gdzie iść. Wiem. We mnie strzelają, ale warstwy. Się leczę ciągle, wiesz? Ogry mają warstwy. Wejdą w moją pułapkę, od razu umierają. Mogę się stać, a bo mogę sobie mnie strzelać, jeśli się to leczy. Bierz hajs. Ej, mamy combo 125! Nie zmarnujmy tego! 135 zapis. Musimy cały czas naparzać! No nie, skończyło się. Było tak pięknie. No i Ezwin! 150 było. Ale Ezwin, no. Co, kontynuować odcinek, czy jest, to starczy nam? Bym musiał zobaczyć, jaka mapa będzie następna. Ile optymalnie no czasu zajdzie na nią. Można to sprawdzić. Czyli co, mam wyjść po prostu do kampanii? Zamiast kontynuować? No, kampania. Rozłączyłeś się. Czemu tak. Czemu się rozłączyłeś? Cliff, to jest ta mapa. Strawnik. To scenariusz wojenny. To dobrze. Przerwaliśmy, no to po prostu nagramy to jako dzienny materiał i z wami się żegnamy. Z tej strony był Sullivan, który mało gadał. Z tej strony był Medic Pan, który dużo gadał. Widzimy się w następnym materiale, trzymajcie się ciepło, cześć.